Dzień dobry. Oczywiście Rosja zapowiedziała od razu, że podejmie analogiczne kroki odwetowe, czyli wydanie belgijskich dyplomatów z placówki w Moskwie. A jeżeli chodzi o tych rosyjskich dyplomatów, pracowali oni do tej pory zarówno w ambasadzie rosyjskiej w Brukseli, ale także w konsulacie generalnym w Antwerpii. Jeszcze są, z tego co wiem, na terenie Belgii. Lada chwila jednak będą musieli opuścić Belgię. Wszystkie te osoby, w sumie 21 dyplomatów, są podejrzewane o to, że zajmowały się usianiem dezinformacji, ale także i szpiegowaniem na rzecz Rosji. Zatem dopuściły się narażenia na szwank bezpieczeństwa Belgii i o tym mówiła szefowa dyplomacji belgijskiej, była premier zresztą, Sophie Wellmes. Mówiła o tym, że sytuacja była na tyle poważna, zarzuty tak poważne, że trzeba było bezzwłocznie podjąć taką właśnie, a nie inną decyzję. Co ciekawe, to ta decyzja belgijskiego rządu była skoordynowana z innymi rządami krajów Unii Europejskiej. Chodzi o konkretnie Holandię i Irlandię, bo wczoraj wszystkie te trzy kraje zdecydowały się na podjęcie tych samych kroków, czyli wydalenie rosyjskich dyplomatów podejrzewanych o szpiegostwo. Zatem w sumie w ciągu jednego dnia z krajów unijnych zostało wydalonych kilkudziesięciu dyplomatów rosyjskich, a to nie jest oczywiście jedyny przypadek dotyczący wydalenia rosyjskich dyplomatów w ciągu ostatnich dni, bo tak jak wspomniałaś, Polska wydaliła grupę ponad 40 rosyjskich dyplomatów, ale także i inne kraje zdecydowały się na podjęcie podobnych kroków, w tym m.in. Czechy chociażby, czy także Słowacja. To nie jest koniec, bo można podejrzewać, że krajów Unii, które pójdą tą drogą, będzie więcej. Chodzi o to, by pokazać, że Unia Europejska teraz naprawdę bardzo poważnie podchodzi do kwestii swojego bezpieczeństwa. A to, że na terenie Unii działają ludzie, którzy tylko teoretycznie są dyplomatami, a tak naprawdę szpiegami, no to jest kwestia właśnie podejścia do tego bezpieczeństwa. I teraz trzeba pokazać, że to jest priorytet, stąd te decyzje.